czym jest zaćma? Zaćma jest chorobą polegającą na mętnieniu naszej naturalnej soczewki. Tutaj widzą Państwo mętną soczewkę i to jest klarowna, czysta soczewka. Jak objawia się zaćma dla pacjenta? Pacjent widzi gorzej, mniej ostro, kolory widać mniej intensywnie. Mętnienie soczewki można porównać do efektu starzenia się. Tak samo jak z wiekiem dostajemy zmarszczek, tak samo nasza naturalna soczewka mętnieje. Praktycznie każdy z nas w pewnym wieku, niektórzy wcześniej, niektórzy później, będą mieć zaćmę i poddadzą się wymianie naturalnej soczewki. Na miejsce mętnej soczewki można wszczepić różne typy nowoczesnych implantów soczewek. Najprostszą metodą jest wszczepienie soczewki, którą widzimy na przykład bardzo dobrze z dali i do czytania potrzebujemy okulary. Istnieje także możliwość, że wszczepimy bardziej, powiedziałbym, nowoczesną soczewkę, gdzie pacjent jest tak zwana soczewka trifokalna, gdzie pacjent nie potrzebuje okularów ani do widzenia w dali, ani do czytania z bliska.